Moment. Pan Maksymilian Baczyński? Tak, słucham. Komisarz Anna Sarnowicz. Szukam pana żony Natalii. Żony nie ma w domu. Coś się stało? Chcę ustalić jej aktualne miejsce pobytu. Proszę bardzo. Proszę mi powiedzieć, kiedy się pan widział z żoną? Wczoraj była u mnie w pracy, przed południem. Nie nocowała w domu? Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Myślałem, że maluję. Chwileczkę sprawdzę w pracowni. Niestety nie ma jej. Mogła gdzieś pojechać? Skąd ja mogę wiedzieć? Musiałbym sprawdzić, czy jest jej auto. Poczeka pani chwileczkę? Mogę z panem. Proszę bardzo. Nie ma jej. To co? Powiem pani wreszcie, o co chodzi? Żona wspominała coś o domu. Tak. Żona chce kupić duży dom pod miastem. Wybraliście coś państwo? Mi się ten pomysł nie podoba, proszę pana. To żona się uparła. A dlaczego? Dlaczego się uparła? Dlaczego pan nie chce? Duży dom ma sens, kiedy ma się dzieci. Proszę. Coś jeszcze? Na kogo zarejestrowane jest auto? Będę potrzebowała numer rejestracyjny samochodu i marka. To co? Gdyby pani coś wiedziała o mojej żonie, to proszę dzwonić. Panie Maksymilianie, żona w ogóle ma kogoś bliskiego? Proszę pani na myśli rodzinę, tak? Miała babcię, która ją wychowała. Babcia nie żyje od roku. Ma też bliską przyjaciółkę. No to proszę mi podać do niej jakiś namiar, adres, telefon. Można? Na chwileczkę. To jest na Grochowie.